Ale mam szczęście. Udało mi się zdobyć plakat BTS. Super. A ja za chwilę dokonam wielkiego naukowego odkrycia. Odkrycia? Po prostu mi przeszkadzasz. Quentin, pamiętasz, jak to się skończyło ostatnim razem? Była taka eksplozja. To jest również mój pokój. Robię, co chcę. Czyżby? Ciekawe, co się stanie, jeśli wleję tę żółtą zawiesinę do twojej probówki. Nie! Ojej, to jasne światło zupełnie mi się nie podoba. Dlaczego to zrobiłaś? Jazz, zniszczyłaś mi ubranie i okulary. Co mnie obchodzą twoje okulary, skoro mój plakat jest podarty, a wszystko przez twoje chemikalia? Gdybyś mi nie przeszkadzała, wszystko byłoby w porządku. Chyba w mojej głowie dojrzewa wspaniały plan. Wiem, jak zamienić moje łóżko w prawdziwy dom, ale najpierw muszę narysować schemat. Wychodzi super. Oh yeah. Co tam rysujesz? Co to za bazgroły? Bazgroły? Ja, to jest... Właściwie to jest szkic z domku pod łóżkiem. Zaraz go zrobię, a ty będziesz siedzieć i zazdrościć, bo nigdy takiego nie będziesz miała. Spójrz, mam nawet narzędzia. Patrz, to kombinerki. Jest też taker. Mam nawet małego robota pomocnika. Wow! To właśnie on wykonuje wszystkie podstawowe czynności. Musi tylko zeskanować mój szkic. No to co, robocie? Jesteś gotowy zbudować mi dom? Czas zacząć. Wow! Domek rośnie jak na drożdżach. Ja też chcę taki mieć. Mówiłem, że domek pod łóżkiem to fajny pomysł. Jazz, przykro mi, że cię rozczaruję, ale na pewno takiego nie zbudujesz. A ja już mam gotowy. I wszystko dzięki mojemu elektronicznemu przyjacielowi. Ja też będę miała swój własny domek. I będzie jeszcze lepszy niż twój. Ale najpierw też muszę zrobić projekt. Chcę, żeby było pięknie. Co tam robisz? Rysujesz? Obczep się, rozpraszasz mnie. No i dobra. Gotowe. To właśnie nazywam projektem. Wyszło ładnie i jasno. Tato, potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Masz mi zbudować domek pod łóżkiem. Zrobiłam już nawet szkic. Zostały tylko szczegóły. Dobra, spróbuję. Mam nadzieję, że mi się uda. Najpierw musimy dokonać małych zmian w tym miejscu. No to zaczynamy. Wow, tato, jesteś czarodziejem. Nie sądziłam, że można to zrobić tak dobrze. Daj mi tylko misia. Według mojego planu on powinien siedzieć na górze. Patrz, to jakiś ptak. Tato, ty dokąd? Kurczę, teraz sama będę musiała wciągać tego ciężkiego misia na górę. Ale nie mam siły. Co robić? No wstawaj! Po co ci ta pluszowa zabawka? W moim domku nie ma nic niepotrzebnego. Super. Robi się tu za gorąco. Nie mogę się obejść bez wentylatora. Upał to chyba jedyny problem, jaki mam latem. Ale można sobie jednak z tym poradzić. Jakie miłe uczucie. Wentylator? Ja też chcę taki mieć. Tu jest naprawdę gorąco. Już nie. Wentylator pracuje bardzo dobrze. Niestety przez ten pot cała szyja mnie swędzi. Ale chyba mam pomysł. Teraz wentylator nie tylko chłodzi, ale także pomaga. Świetna sprawa. Mnie też wszystko swędzi. Co robić? Wiem!
Mam nadzieję, że tata nie będzie miał mi za złe, że zabrałam mu ten koc. Potrzebuję go teraz o wiele bardziej. Muszę jeszcze tylko znaleźć odpowiedni materiał. I chyba mam. Tutaj jest. Teraz mi będzie o wiele wygodniej. Siedzenie na takim ręcznie robionym krześle jest bardzo relaksujące. Coś mi zimno. Gdzie jest mój koc? Muszę się przenieść do pokoju, w którym będę miał się czym przykryć. No, to całkiem inna sprawa. Jest tu krzesło, poduszki i kołdra. Można usiąść i spać tak długo, jak się chce. To jest magia. Mój domek przydałoby się trochę odświeżyć. Fajne plakaty dodadzą trochę koloru. Teraz będzie jeszcze przytulniej. Ja też muszę coś wymyślić. I chyba mam pomysł. To się nazywa szkielet, zapamiętaliście? Szkoda, że nie mam takiego w domu. Wyglądałby tam świetnie. Żeby zrealizować mój plan, muszę odwrócić uwagę tej kujonki, aby nic nie powiedziała nauczycielce. Co to za muzyka? Kto zostawił włączony telefon w klasie? Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo, po prostu zapomniałam. Ile razy mam ci powtarzać? Szkoła to świątynia nauki, nie przynoś tu swoich telefonów. Chyba się udało, teraz szkielet jest mój. Dobrze, wróćmy do lekcji. Spójrzcie, głowa szkieletu wygląda... Stop. Gdzie jest szkielet? I gdzie jest Quentin? Jak on śmiał to ukraść? Mam już dość. Czas na odpoczynek. Dobrze, że mam tajny pokój, o którym nikt nawet nie wie. Tam mogę zapomnieć o wszystkim i po prostu odpocząć. Czas na prawdziwy relaks. Nie ma nic bardziej uspokajającego niż przyciemnione światła i gry. A masz! Właśnie tak! Załatwię cię! Oberwiesz! Wreszcie mogę udekorować mój domek. Dodatki są o wiele fajniejsze niż jakieś tam plakaty. Super! Jakie to piękne! Co to jest? To mój nowy sąsiad! Poznajcie się! Czas na lunch. Zdążyłam zgłodnieć. Pyszności. A ja mam pistolet portalowy jak w serialu Rick i Morty. Ale ja też chętnie bym coś zjadł. Mam nadzieję, że Jess nie będzie miała nic przeciwko, jeśli pożyczę kilka batoników. Ej, zabieraj łapy! Ojej, po co od razu bić? Szkoda, że nie mogę cię trafić pistoletem portalowym. I co mam robić? O, odkurzacz! Myślę, że możesz mi pomóc znaleźć jedzenie. Ruszamy! Jakie pyszne babeczki zrobiłam. Wystarczy dla każdego. Rewelacja. Wow, babeczki. Z chęcią je zjem. Wyglądają naprawdę pysznie. A odkurzacz pomoże mi przenieść je do mojego pokoju. Cześć, mamo! Co mogę przekąsić? Babeczki?
Stop. Gdzie one są? Kto? Co? Ja nic nie wiem. No to lecę. Złodziej, piekłam dla wszystkich. Muszę pilnie odpocząć. Dobrze, że miałam czas, aby zrobić sobie tajny pokój, do którego muszę się przemykać przez wentylację. Tutaj mogę czuć się swobodnie. Nic mnie tak nie uspokaja jak dobry trening. Sztanga jest moim najlepszym przyjacielem, ponieważ to właśnie ono sprawia, że czuję się fajnie, silnie i młodo. Jaka jestem w tym dobra! Najwyższy czas coś przekąsić. A w dzisiejszym menu wspaniałe babeczki. Palce lizać. Babeczki? Z chęcią bym je spróbowała, bo znudziły mi się już te batoniki. Szkieleciku, przepraszam, ale ja też bardzo potrzebuję krzesła. Na razie powieszę cię na ścianie. Zamierzam badać kosmos za pomocą teleskopu. Jakie to piękne! Quentin, potrzebuję twojej pomocy. Czy ty mnie w ogóle słyszysz? Ej! Czego chcesz? Przestraszyłaś mnie! Potrzebuję twojej pomocy. Ale najwyraźniej nie otrzymam jej od ciebie. Siedzę, robię na drutach. Siedzę, robię na drutach. Wnuczko, witaj. Jak się masz? Jesteś już taka duża. Cześć, babciu. Masz taką piękną wełnę. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebuję. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Ale muszę już iść. Nie zapomnij odwiedzać babci. Przyszła tylko po wełnę, ale to nie szkodzi. Najwyższy czas, żebym też się trochę odprężyła i odwiedziła mój sekretny pokój. Nic tak nie dodaje siły jak taniec. Pora trochę potańczyć. Mam nawet okulary do tego celu. Rewelacja! Teraz mam sznurek, a to znaczy, że mogę zrobić sama koło, żeby móc rzucać do niego piłeczkami. To jak rzutki, ale z rzepem. Przy okazji to bardzo fajna zabawa. Super! Zabawa? Twoja gra jest do bani! To nawet nie rozwija umysłu. I co z tego? Ale to świetna rozrywka. I za takie raniące słowa zaraz dostaniesz. A masz! Ojej, okazuje się, że rzucanie piłkami w Quentina jest o wiele przyjemniejsze. Co ty zrobiłaś? Przykleiłeś się do moich włosów. Łap! I zachowaj je dla siebie. No przestań! Jakie zabawne filmy na Multidu Challenge. Zawsze mnie rozweselają. What? Tym razem na pewno mi się uda. Yeah! Quentin, znowu coś wysadzasz w powietrze. Te lampy błyskowe mi przeszkadzają. Nie potrafię robić tego inaczej. W przeciwnym razie po prostu nie dokończę tego doświadczenia. Stop! Co robisz? Mam cię dość. O nie, za chwilę coś się wydarzy. Wow. Mówiłam ci, że twoje eksperymenty źle się skończą. Mój biedny domek. Tak długo zajęło mi zrobienie go.
pospiesz i subskrybuj kanał Multi Do Challenge. Zawsze znajdziesz tu świetne pomysły dla swojego domku pod łóżkiem. Poza tym z nami jest zawsze zabawnie i bardzo ciekawie.